Brak komunikacji ze sterownikiem ABS do BMW to jedna z najczęstszych usterek. Na desce zapala się kontrolka ABS i nie działa prędkościomierz. Usterka zazwyczaj nie jest stabilna, bo raz ABS działa, raz nie. Zależnie od temperatury silnika. Bywa też, że kontrolka świeci się na stałe. Jeśli instalacja jest ok, sterownik można wysłać do nas na sprawdzenie. W tym celu demontujemy go z auta. Odkręcamy 6 śrubek od pompy. Hydraulikę zostawiamy na miejscu. Auto bez sterownika jeździ i hamuje normalnie, tylko bez ABS. Sterownik należy starannie zapakować. Luźne cylindry przykleić taśmą klejącą. Są to takie kółeczka pod sterownikiem. I wysyłamy sterownik na nasz adres. Jako specjaliści w tej dziedzinie wybierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie. Więcej na elektrobip.pl.